Siemaneczko, ludzisko, z tej strony Mareczek. Kur, natniemy dzisiaj u pana Krzysztofa. No, u Krzysia jak co roku widać kukurydze piękne. No i szczęść widzowie. Pozdrawiam, tutaj z Payson. Co to się stanęło? Matko Boska. Najlepsza załoga z Romaxu jest u mnie jak zawsze, Gabryś, Marek, Sławek zaraz przyjdzie. Słuchajcie, i dzisiejszy vlog będzie zupełnie inny. Chcę, żeby był inny, żebyście zobaczyli jak to jest, jak to jest oczyma na przykład operatora sieczkarni i każdy z nich sobie nakręci tam po 15 minut. Także miejcie wyrozumiałość, nigdy tego nie robili, co tam, jeżeli nic nie będą mówić, rzucimy sobie muzykę, to po prostu, ale będą mieli na głowie, będzie widać, jak to wygląda i później dadzą mi, będę na pryzmie ubijał, to też se pogadamy, tak? Dobra, Gabryś, chodź. Dobry panu, o, jest Sławomir. Space on Sławomir. Dobra, co, startujemy, nie? Może to tak mądro, że się głupie, żeby się nie do głowy. Co? Jaki ci się to tylko do głowy? No i zaczynamy poranek. Śniadanie było u Krzysia. I do pracy. Jak widać, ekipa zwarta i gotowa do ubijania. U Krzysia mamy dzisiaj dwa kawałeczki, z tego co mówił, jedna jest bardziej zieleńsza. Najpierw przetniemy chłopakom tutaj ścieżkę. Raz, pojedziemy najpierw suchutką, zrobimy na dno, później zieloną przykryją wszystko. No, u Krzysia jak co roku widać kukurydze piękne. Nieważne czy susza, czy deszcz, Krzysiek kukurydzę zawsze ma. Ale jak się da, tak się ma. A Krzysiu nie żałuje. Jest pierwszy kierowca, Marek. Marek macha, podmachujemy Markowi. I wrzucamy jedyneczkę. Załączamy maszynkę. Wycofujemy. Thank you.
początku, jak widać, jest troszeczkę zabawy przy wycinaniu, odcinaniu, kombinowanie. Że było dobrze. Trzeba uważać na wszystko. Kamienie, hydranty, druty. Jak widać, tu mamy druty nisko. Trzeba uważać na chłopaków z tyłu. Wysokie miedze, o dzioby można szybciutko załatwić. Ręcznik papierowy, no i przede wszystkim kawa, bo bez tego
tego w sezonie nie da się żyć. Oczywiście lodóweczka zaopatrzona, Pepsi, woda gazowana i coś słodkiego, no jakby cukier spadł. Chłopakami już drugi sezon w zespole jeździmy, wszystko mamy dograne, jedno kiwnięcie ręką, już wiedzą, nawet ręką nie trzeba pokazywać, chłopaki patrzą na rurę, w którym kierunku sypanie, wiedzą już gdzie jechać, mamy naprawdę zgrany zespół. Czy awaria, czy dogadujemy się. Krzysztofa Kawczyńskiego Kukurydzę. Miejscami jest nierówna trochę, ale jak na ten rok to i tak ma ładną. A dzisiaj tniemy kolejne pole. Jedną pryzmę już usypaliśmy, właśnie jedziemy. Będziemy się rozładowywać, bo pełni. O, już następny kolejny jedzie. O, kolejne pole, które mamy też u Krzysia do ścięcia. Trochę zielonkawa jest, ale to nie szkodzi, bo pójdzie pod na wierzch, pod tą suchszą, co teraz pniemy. To akurat ładnie ukiśnie. Cięższa będzie, to lepiej będzie kisła. Też dróżkę sobie odcięliśmy, żeby mieć szybszy dojazd do pryzmy. O, chłopaki już ugniatają. Krzysiu jak na chwilę obecną stoi, czeka. Za mała pryzma, żeby trzy ciągniki jeździły. O, tamtą pryzmę, co widzicie, nie przykrytą tak do końca, bo dopiero Krzysiu będzie ją przykrywał, jak zrobimy drugą. Chcieliśmy tydzień temu w czwartek. Była
zacięta. No, też mu ładnie uleciało. Nie było najgorzej. Nie mówcie, że awaria. Słuchajcie, ja jak berety, Gabryś nagrywał tego vloga, życzył wszystkim bez awaryjności, a tu patrzcie. U niego samego, co się stało? Kemper odczepiony, gniotownik poszedł full. Zaraz wam pokażę, jak wygląda gniotownik. Urwała się chyba kosa, poszła śruba na gniotownik. Pokażemy, jak uszkodziła. Wymieniamy gniotownik. Zdejmę kamerę, będzie łatwiej pokazać. Zobaczcie. Co się... Co to się stanęło? Matko Bosko. Tutaj. Cały do wyrzucenia gniotownik. O. Jeden walec, drugi też został. Tak wygląda gniotownik od Jaguara. Pokażę wam drugi, który będzie zakładany. Przejdziemy, zobaczymy, jak chłopaki gadają. Maszynuje swoje. Tam był gniotownik. Przyjedzie ładowarka. To włączę, pokażę wam, jak się będziemy wkładać go górą. Wpadki się zdarzają, no co poradzisz? Ale to wszystko, nic nie jest z tego. Ale co, wymijasz cały ten, czy... Cały płatek. Czy płatek cały tylko? O. Takie teraz kurwa robią, o. Części do sprzętu. Made in China. On pękł po prostu, to on w środku jeszcze jest, nie? Nie, już wszystko wyciągnęliście. A tam śruba jedna urwana była. A to na tym. Plus 30, tamten w kapturze. Kurde. Nikt się takiej akcji nie spodziewał. Jeszcze.
Widzicie? Chwila wolna, Sławek tutaj otwiera kolbę. Zobaczcie, jaki numer. Tutaj zatrzymała nam się gdzieś ten. Otwórz kolbę. Zielona. Tu ciutkę rzadkawa, robaki trochę po łące przebrały. Mój błąd. Ale zobaczcie kolbę. Dwie ma. Trzy. No trzy, trzecia, no trzy. Trzy kolby. Roślina, tu po, co się stało, położyliśmy parę roślinek, zobaczcie. Otwórz, słuchaj, wszystkie. Zobaczymy, jakie te, te dwie mają jeszcze. Na te suszę. Dlatego trzy, bo jest rzadka. Co, kapersaną znowu? Zobaczcie, jedna kolba na roślinie, druga kolba na roślinie i trzecia jeszcze, Sławek otworzył, już bida jakaś, ale jeszcze jest. Kurwa, na ten rok trzy kolby. Ale faktycznie tu robaki wybrały, jest rzadka, dlatego zrobiła po trzy. Ale tylko kawałkiem tam dalej, jest mocno gęsta i fajna. Zobaczcie szerokość liścia tego wulka. O, to ojciec z kolby. Tak wygląda hulk. Tu był trochę rzadkawy, ale faktycznie nie tak rzadko. Ziemia niska, bo zobaczcie, jakie kolby. 800. Jedziemy sobie po polu. Słuchajcie, tutaj Marcin z Cezarem obijają. Przejedziemy się zobaczyć po polu, jak to wygląda. Tu jest mocniejsza ziemia i niższa, i jest ta kukurydza dość fajnie zielona. Ale zobaczcie, dwa razy nam zatrzymało kempera, czujnik metalu. I właśnie nie wiemy, co się dzieje. Wcześniej, jak była awaria, kolega przyjechał z detektorem, szukaliśmy, czy czasami ktoś coś może nie powiesił dla hecy, ale no nie wyszło nic. Po prostu awaria maszyny sama z siebie, gdzieś coś się urwało. Ale tutaj naprawdę kemper stanął dwa razy, nie wiem czemu. Czujnik metalu coś wykrył, nie wiem. Nic mi nie widać, ale no coś się dzieje ewidentnie. Przejadę specjalnie dookoła, żeby wam pokazać, zobaczcie, jak ta kurza jest potężna. Kolby sami widzieliście, jak wyglądają na tą suszę. Zaraz wjedziemy tam dalej do cienia. Tam to dużo suszy, tam piasek niestety. Tam jest Valtellina, też potężna kukurydza, ale jest dużo suszy niestety na piasku, słuchajcie. No a tutaj zobaczcie, jak to wygląda. Jak ten ład wygląda. Spokojnie uważam, że tutaj zobaczcie. Zdajemy z głowy, żeby lepiej wam nagrać. Ręka potężna, kolba tak, tutaj tata wam pokazywał, zobaczcie. Tylko na razie tutaj ciutkę za szeroka, a to się wszystko skoryguje, jak coś. Zaraz kamerkę dam Markowi na zwozie, więc Marek trochę nakręci wam też z traktora. Zobaczcie, jaki tuman kurzu idzie. Dwa dni temu wpadło 4 litry, dlatego tą zieleńszą musiałem skosić kukurydzę wcześniej, bo szedł na nią taki kurz, że to bydło by jadło chyba za piasek. Maszyn traktorki dałem spokojnie radę. Nakręcę dla was filmik z, słuchajcie, z okrywania. Założymy folię, z folii później przyprowadzę tą maszynę, którą kupiliśmy w zeszłym roku. Jak będę ukrywał ziemią, też będziecie widzieć.
najpewniejszy, wiadomo, że jest jak najbardziej, najmocniej ubić, tak? Rok jest bardzo specyficzny, naprawdę ciężko jest, słuchajcie, wszystkim naraz skosić, a u wszystkich temperatura na zewnątrz 37 stopni, czyli w łanie koło 50, schnie naprawdę bardzo szybko, no ale no, powiedzmy, jesteśmy w stanie skosić dziennie 20 hektarów, nie jesteśmy w stanie skosić więcej, tak, a musimy skosić 500, około 500 hektarów, więc no, po prostu nie dajemy rady, tak. To już jest któryś taki rok stresowy z rzędu, że właśnie kosimy bardzo szybko, w krótkim czasie dużo hektarów, do drugiej, trzeciej w nocy. Druga w nocy to jest norma, pół do drugiej, gdzie się zjeżdża z pola. O 8 rano się zaczyna. Wczoraj kosiliśmy do 3 w nocy. Z tego względu też, że nawaliła rolka przy silniku, która napina pasek wielorowkowy i rozerwało pasek, a w nocy dostać pasek, no słuchajcie, graniczy z cudem, ale cud się udał, tak? Gdzieś tam znajomy ma gromę w Wrocławku i pojechaliśmy, załatwiliśmy to w nocy i do 3 nocy było koszone pole. Chcieliśmy nadgonić, nadgoniliśmy, niestety no dzisiaj ta potężna awaria, 5 godzin nam zmuchnęła, no ale co zrobić? Niby mówią, że zasada jest taka, że nowe popsuć się może, a stare musi. Czyli maszyna jest kilkuletnia, więc już może się popsuć, nie? Trzyma, musi się popsuć. Chyba klimkę, słuchajcie, może to dopełnić razem, bo mam chłodno, ale nie aż tak chłodno, jak bym chciał. A traktor naprawdę chłodzi fajnie. Jeszcze raz wam przypominam, impreza u mnie 28 września o godzinie 10. 9.10 to będzie wcześniej, wiadomo. Piweczko, poczęstunek dla każdego, oczywiście konkursy z nagrodami i tak dalej. Full był na lepszej klasie. Był dużo bardziej zielony, ale będzie Marek jeździł obok teraz Walterinio z KWS-a. Zobaczycie, to jest piękna kukurydza 4-metrowa, ale na piasku dużo bardziej ją wzięło, nie? Siemaneczko, ludzista, z tej strony Mareczek. Kur, natniemy dzisiaj u pana Krzysztofa. Kukurydza. Teraz powiem wam w końcu jakaś konkretna, no bo ostatnio tą pierwszą pryzmę co cieliśmy to taka. No jak powiem wam tak, jak na Krzysia, no to jedno pole było ładne. Ale jak pojechaliśmy na kolejne dwie działki, no to kurwa nędza, jak nie wiem co. No ale cóż, mamy taki rok, no i nie ma się co czarować. Kawałki jakieś piaskowate, czy coś gorsza, ziemia i w ogóle. Brak deszczów, no to wiecie sami jak to jest w różnych regionach Polski. Niektórzy nie mają nic, no ale wiadomo, gdzie nie, gdzie są takie kukurydze, że są większe od ścieżkarni. No ale co można poradzić, to nie od nas zależy, nie? Także trzeba się cieszyć z tego, to co mamy. My jeździmy, tniemy, także troszkę się terenów obróci. Kurwa, dziurę na tym polu, ja pierdzielę. Troszkę się terenu przyrzuci i widać, gdzie kto jak podrzuci kukurydzę, no to urośnie, jak ma wilgoć, to też trochę coś będzie. No ale sami widzicie, jadę 22 po polu i za mną kurna światło nie widać, nie? No kurna 3-4 razy było przejechane tym miejscem, no i dziury po kolana, panie. To już do Armagedon się dzieje, o, może zobaczycie sami teraz, widzicie, nie? No ale co poradzić. Tak to jest. O Boże, Boże. Teraz to zamiast człowiek kurna jeździ, to bym mógł się w cieniu położyć, piwko w rączkę i pić. Patrzeć jak robota idzie, a nie. Od świtu do zmierzchu zapierdziela się i ogień. No
powiem wam, ładna tu kukurydza. No słyszałem, że tutaj Krzysiu ma już 9. rok kukurydzy z rzędu na tym polu. 9. rok, tak. No i widzicie sami, jaka jest. No wiadomo, gdzie nie gdzie jakieś punkty przypaleniska są. No ale nie ma co narzekać. O, tam Gabriel siedzi w sieczkarni. To jest, mówię wam, ludzie, kościół w porządku. No i pyk, podjeżdżamy i sypiemy. No i co, jeździmy 6 na godzinę. Więcej się nie da. No bo jak ktoś chce leżeć pod sieczkarnią, to zapraszam. Bardzo fajnie się leży, mięciutko. Kukurydza wbije się w plecy, no ale trudno, jak mus to mus. I leżymy. No i co, będzie przerzutka? Nie będzie przerzutki, udało się. Spacona wrzucimy na przerzutkę. No ale znając moje szczęście, poprzeczniał będzie mój. No ale cóż. O, jak ktoś się na trampolinę, zapraszamy, w stodole jest. Można poskakać. I jedziemy dalej. No ja właśnie jeżdżę 815. Jeżdżę już tym ciągnikiem drugi sezon. No i powiem wam, że nie mam co narzekać na niego, tylko jedyny minus tego ciągnika teraz to łyselacie z tyłu. Łyselacie są, ale też jest o tyle dobrze, że są szerokie i jeszcze nie było takiej pryzmy, na którą bym nie wjechał. No ale zobaczymy, dopiero jest tak początek sezonu, no ale no zobaczymy, jeszcze takich potężnych pryzm nie było. No jak na razie, no to się wciąga bez problemu, nie? Nie było też mokro ani nic, no to na polu sobie radzi, jak na razie względnie. O, i już się zapchało, i widzicie, i nie ma co pogonić takiej kukurydzy, co nic. Tu się zapchnie, chyba że my jest metal, nie, przypchało się tylko. Ale ciągnie jak moje dziecko mleczko. I idzie. Jest taka no szczupła jest ta kukurydza, no ale jest wyrośnięta, no kolby, szału nie ma, no ale lepsze to niż nic. O, tutaj trochę taka zielonkawa się trafia, bo jak na tym kawałku dzieliśmy z początku, no to się nadawało już na ziarno, nie? Także powiem wam, jest co jest i trzeba to ciąć. O, sami widzicie, jak to jest kukurydza pewnie, co? Jest galantawa. Te tereny to są, powiem wam, ludziska super. Na jednym polu jest równo, jak nie wiem co, przejedziemy kilometr dalej, kurczę, jakbyśmy w górach byli. W zeszłym tygodniu czyliśmy na takim polu, pod takim pochyleniem, że po prostu była jakaś kaskaderka. Tylko aby jakiś sprzęt górski można jeździć dookoła. No ale, że my takiego teraz na chwilę obecną nie mamy, no to trzeba było sobie jakoś poradzić, powolutku, no i ścięliśmy to, ale powiem wam, było wesoło. O tyle dobrze jeszcze było, że nie padało ani nic, no bo gdyby troszkę jako padało, no to mówię wam, nie ucięlibyśmy tam nic wcale, zero byłoby po prostu. No ja pod górkę, żeby podjechać, no to kurczę, napęd na 4, no i powiem wam, ten ma 150 kucyków, no ale miał co robić, nie? Byłem
byłem na samej górce pola, no to ja tam na chłopaków to się tak patrzyłem, o jak teraz tutaj z ciągnika na Torżysko, tak w dół no stopi, tak kurde mówię, gdzie oni są, ja patrzę, ja sam dół. Słuchajcie, temat jest tego rodzaju, że chłopaki wczoraj z takim zapałem nagrywali, że brakło karty i nie mogliśmy wczoraj dokończyć tego, że tak powiem, długiego vloga, albo będzie zrobiony na dwa, nie wiem. A chciałem wam powiedzieć przede wszystkim dwie rzeczy. Pierwsza rzecz to prośba taka o wyrozumiałość dla chłopaków, że no pierwszy raz w życiu cokolwiek nagrywali, więc mam nadzieję, że zostawicie łapki w górę i jakiś hashtag, powiedzmy, z napisem najlepsza ekipa, coś w tym stylu. Jeżeli wam się podobało to, co nagrali, to bardzo mam właśnie dużą prośbę o łapkę w górę dla nich i jakiś hashtag z napisem najlepsza ekipa. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, nagram wkrótce was zaproszenie na imprezę Dni Kukurydzy, która, tak jak powiedziałem wam wcześniej, będzie 28 września, powiedzmy godzina 10, zaczynamy. A co? Dzisiaj, słuchajcie, wczoraj żeśmy tam folię naciągnęli i jakoś tam sobie okryliśmy, a dzisiaj będę chciał chociaż z grubsza gdzieś tam to sobie okryć. I zobaczcie, kupiliśmy w zeszłym roku taką maszynę. Mam wrażenie czasem, że to jest maszyna, ona służyła do jakichś, nie do okrywania, tylko do robienia jakichś przegonów, jakichś rowków, coś takiego, ale sprawdza się, okrywa, więc zobaczymy, jak to będzie szło. Słuchajcie, tam już obrałem sobie troszeczkę i zaraz pojedziemy, spróbujemy jedną pryzmę sobie okryć. Memory 5. Wiem, że na pewno musimy jechać tym wolno, czyli dajemy sobie pierwszy zakres, chyba drugi bieg. Cicho chodzi, nie szarpie. Może spróbujemy na najniższy. Kamień. Tak to wygląda, zobaczcie, jeden tuman. Trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnym vlogu. Cześć!